Drodzy Państwo, jesteśmy właśnie w trakcie prób do sztuki Marguerite Duras Savannah Bay, w której spotykają się dwie aktorki w różnym wieku. Jedna traci pamięć. Nie wie, co zdarzyło się naprawdę, a co wytworzyło się w jej wyobraźni pod wpływem nieustających wspomnień. I druga, która prowadzi ją przez tę historię, po to, żeby odkryć prawdę jednego zdarzenia, które być może miało miejsce. Co zdarzyło się naprawdę? Czy została popełniona zbrodnia? Czy pozostało to tylko w przestrzeni wyobraźni? Myślę, że mało też już dzisiaj mamy cierpliwości na to, żeby nie bać się wejść w tak emocjonalną, bardzo skomplikowaną przestrzeń, żeby widz mógł też być odkrywającym prawdę razem z nami na scenie. Reżyser Józef Opalski, znany jako Żuk. Bardzo ciekawy aktorki, która opowiada historię na scenie. Aktorki, która spotyka drugą aktorkę, bardzo czujny i niezwykle radujący się, jak ma możliwość odkrycia relacji, która się właśnie na scenie wydarza. Otwarty na naszą wyobraźnię. To też jest niezwykle ważne, żeby reżyser był ciekawy człowieka, którego spotyka albo którego obsadza w roli na scenie. Bo wtedy ja jako aktorka mam poczucie, że reżyser we mnie wierzy. Wtedy ja wierzę w siebie razy dwa. To, co dla mnie jest najważniejsze, to spotkanie z moją panią profesor, z którą miałam okazję mieć zajęcia, będąc jeszcze studentką szkoły teatralnej w Krakowie, z panią Anią Polony. Ona uczyła nas miłości do teatru. Taką miłość do teatru prezentuje również w tej sztuce na scenie. Ten spektakl jest koprodukcją między Teatrem Starym w Krakowie a Teatrem Polskim w Warszawie. W Krakowie powstała jedna wersja tej historii, a tutaj w Warszawie tworzymy jeszcze inną. Będziecie mogli Państwo zobaczyć Annę Polony i Ewę Domańską, aktorkę Teatru Polskiego w Warszawie. Z całego serca zapraszam Państwa na premierę spektaklu Savannah Bay, Marguerite Duras w reżyserii Józefa Opalskiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Do zobaczenia.